Siema, z tej strony Aqua i zapraszam na Poke Newsy. Update wydarzeń sezonu ligowego. Mamy już coraz więcej wydarzeń na lipiec i sierpień. Zauważcie, ile się tego namnożyło. Serdecznie zapraszam 25 lipca do Centrum MTG. Będę sędziować ten challenge, więc jeżeli chcecie mnie spotkać, zobaczyć mnie w trakcie pracy, zapraszam serdecznie. Podobnie na oczywiście wielki finał Animatsuri Cup. Tam będę streamerką razem z Miłoszem Dyrlicą, naszym polskim czempionem, który wygrał Regionalsy w Bochum, więc też serdecznie zapraszam. Będziecie mogli go poznać, spotkać i zobaczyć, jak sobie radzi jako streamer, a nie jako gracz. Więc warto też wejść na stream, posłuchać i zobaczyć, czy dobrze nam to idzie, czy wam się podoba, czy możemy też coś zmienić i czy ogólnie turniej jest czymś dla was i czy chcielibyście na przykład spróbować zagrać w takim dużym turnieju. Właśnie wspominając o Animatsuri Cup, macie czas na zapisy do 27 lipca do północy, czyli dosłownie dzień przed konwentem Animatsuri. Czekamy na wasze zapisy, czekamy na wasze wpłaty i wtedy już macie zarezerwowane miejsce. Jak na razie mogę zdradzić, że jest około 60 graczy, więc będzie to gigantyczny turniej. Nowe promki w Japonii. Jeżeli są w Japonii, to już niedługo pojawią się u nas. Daję wam przykład bardzo fajnej promki do Gardevoir EX. Jeżeli zdiskardujecie jedną energię psychiczną, wówczas możecie wyleczyć wszystkie swoje Pokémony z 30 punktów obrażeń, więc dosłownie pozwala to naładować Gardevoir jeszcze jedną energią psychiczną i bić za około 330, więc bardzo mocna karta do tej talii. Zobaczymy, czy będzie używana. Pokemonowe Halloween w Japonii. Jeżeli wybieracie się na Halloween do Japonii, to zapraszam was serdecznie do Universal Studios w Osace, gdzie od 30 października do 5 listopada będzie można wziąć udział w Pokemonowym Halloween, które poprowadzi DJ Pikachu i DJ Gengar. Tak, tak jest to opisane, więc wydaje mi się, że będzie to niezła impreza. Zapraszam! Mewtwo wreszcie w Pokémon Unite w postaci Mega Ewolucji dostępnej X i Y, więc mamy Mewtwo, możemy go zdobyć w grze. Jest jak na razie OP, więc próbują troszeczkę go znerfić, jeżeli chodzi o grę. Od 2 dni, jak traficie na Mewtwo w przeciwnej drużynie, jest koniec po prostu z wami, więc na to trzeba uważać. Z jakiej okazji? Mamy 2-lecie Pokémon Unite, więc pojawiają się nowe postaci, pojawił się Mewtwo, pojawiają się nowe Battle Passy w formie piratów, czyli nowe skórki. Pokémony wyglądają jak piraci, bardzo fajne ubranka. I pojawił się nowy PvE Battle, jest to Panic Parade. I polega on na tym, że chronimy Tinkatona przed dzikimi Pokémonami. Graliście już w ten format? Natomiast w Pokémon Go pojawia się coś takiego jak Roads, czyli jeżeli chcecie podzielić się swoją trasą z innymi trenerami, możecie rozpocząć nagrywanie swojej trasy w Pokémon Go, pokazać, którędy chodzicie, które gymy odwiedzacie, które pokestopy i podzielić się swoją drogą wspólnie, przemierzając ją razem ze swoim community na osiedlu na dzielni. Więc wydaje mi się, że jest to fajna opcja, jeżeli chcecie poznać kogoś ze swojej okolicy, który gra regularnie i możecie spokojnie umawiać się na rajdy, umawiać się na walki. Bardzo fajna opcja. Dodatkowo pojawia się Zygarde. Mamy nową misję na Zygarde. Pokemona znamy z XY.
Jeżeli chce Wam się go zbierać, w XY to już była męczarnia, zbieranie całego Zygarda. Jak to będzie wyglądać w Pokémon GO? Nie jestem pewna, pewnie będzie jeszcze więcej misji, żeby zebrać te Zygardowe komórki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Pokémon Sleep już dostępne w Polsce. Możemy nagrywać swoje sny, możemy Snorlaxowi dawać jedzonko, możemy razem z nim spać i Pokémon GO Plus Plus też jest wreszcie dostępne u nas. Łączy się ono z Pokémon Sleep i łączy się z Pokémon GO. W obu grach możecie dostawać bonusy za to, że spaliście, za to, że podłączyliście GO Plus Plusa. Bardzo wygodne. Szczególnie jeżeli na przykład macie zajęte ręce, Pokémon GO Plus Plus i łapie pokemony, tylko pokebolami, kręci pokestopami, więc wszystko, co tylko moglibyście robić na telefonie, automatycznie robi to urządzenie. Dodatkowo mierzy Wasz sen, sprawdza, jak śpicie i te dane wysyła także do Pokémon GO i za to, że śpicie, dostajecie dodatkowe bonusy. Nie wiem, kto by chciał jeszcze więcej fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o grę w Pokémon GO. Wspaniałe urządzenie, zrobię jego recenzję. Wydaje mi się, że najszybciej w trakcie wycieczki do Japonii, o której za chwilkę Wam powiem więcej. Jak już mówimy o Japonii, zapisy na SSN, ja to tak nazywam, ale to jest po prostu wielki wycieczkowiec, już są otwarte. Możemy się zapisać na wycieczkowiec, na którym możemy walczyć z trenerami Pokémon. Walczymy albo taliami TCG, albo walczymy na swoich konsolach w VGC. Więc jeżeli chcecie wziąć udział, zapisujecie się na dane godziny. Zapisy są otwarte, nie ma żadnej loterii, tylko musicie się po prostu tam pojawić na czas. Średnio oceniają, że około 2 godziny wcześniej trzeba się pojawić na swój zapis, więc jeżeli zapisaliście się na 9 rano, to przydałoby się tam już być o godzinie 7. Zobacz, ja nie będę spać po prostu, przez całą tą wycieczkę nie będę spać, bo będę albo walczyć na statkach, albo składać dla Was materiał, więc przygotujcie się na to. Nie mogę się doczekać tej atrakcji. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. I oczywiście będzie z tego materiał. No i oczywiście ogłoszono Pokémon Center Worldsowy staw. Jak widzicie, deska do jeżdżenia. Znaczy nie wiem, czy ja osobiście na niej bym nie jeździła, tylko bym sobie ją powiesiła na ścianie, bo jest przepiękna. Pojawiły się też figurki świetne. Pikachu, Quaxly, mamy Fuecoco, mamy Sprigatito. Piękne figurki i wcale niedrogie, ponieważ z tego co czytałam będą kosztować około 2800 jenów, chyba tak. Za chwilkę Wam podam dokładną cenę, bo rozpiska cenowa już się pojawiła. Za pluszaki 2600, pluszaków jeszcze nie ujawniono, więc zobaczycie je u mnie na relacji. Natomiast figurka, tak, 2750 i to jeszcze z podatkiem. Pamiętajcie o tym, że jako osoby z zagranicy niektóre sklepy są tax free dla nas, więc jeszcze odejmujemy 10% podatku. Nie wiem, czy ten sklep będzie tax free, ale i tak cena jak za taką fajną figurkę myślę, że jest bardzo w porządku. I czekam na jeszcze więcej rzeczy. Ogólnie lista jest pełna. Jest dużo akrylowych rzeczy, są magnesy, są kubki, są miski, są pałeczki, deski, bomberki. Wszystko, dosłownie wszystko z motywem Pokémon Worlds Championship i z motywem Pokémon Yokohama, czyli tym wspaniałym Pikachu wcinającym ramen. Mam nadzieję, że zobaczymy to wszystko, że pokażę Wam to wszystko, a żeby jeszcze więcej hype'u zrobić, dzisiaj mamy giveaway, ostatni przed Japonią, na pina z Pikachu śpiącym. Jeszcze takiego giveawaya nie było. Wiecie, że ja jestem fanką pinów, uwielbiam piny, więc powiedzcie mi, na jaką relację z Japonii najbardziej czekacie. Czy to z Worldsów,
czy to z Pokémon Center, czy to z jakiegoś miasta z Japonii. Dawajcie znać w komentarzach. Macie czas do 30 lipca, do następnych Pokémon Newsów. A na ten tydzień żegnam się z Wami i do zobaczenia, mam nadzieję, na Animatsuri.